ojcze za te boskie talenty. Dziękuję ci ojcze za te boskie talenty. Boskie talenty, boskie talenty. Chcesz Boga? To pójdź, musisz za mną. 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 Znasz mnie? To poznasz jako światłość. Bo dziś tracę twarz, by światu przynieść życie. Bo wiem, co mi dał mój Pan i Zbawiciel. A wiem, jaki plan ma oskarżyciel. Znam definicje uliczne i niebiańskie. Znam ciemne strefy i znam drogi pańskie. Bo raz uwierzyłem i nie zapomniałem, że Jezus poniósł karę za moje postępowanie. Przyjaciele, dzisiaj jest dzień dla każdego z was. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy zostaniecie skonfrontowani z prawdą. Z prawdą, z którą skonfrontowany zostałem ja. Ja stanąłem twarzą w twarz z prawdą w 2014 roku w więzieniu. A wiecie, dlaczego stanąłem z tą prawdą twarzą w twarz? Bo sam tego chciałem. Stanąłem z tą prawdą, o której już wszyscy wszystko wiedzą. Wszystko zostało powiedziane przecież o Jezusie, tak? Jeśli wszystko zostało powiedziane, to dlaczego Słowo Boże mówi, że ten cały świat idzie na zatracenie? Ja wam powiem dlaczego. Bo nikt z was się nie spotkał z Jezusem. Bo brakuje każdemu z was podjęcia decyzji. Nie myślcie sobie, że będziecie chodzić do kościoła, wypełniać dobre uczynki i mówić, że wam otworzą na lewo bramę święty Piotr do nieba. Nie myślcie sobie tak. Jeśli sobie tak myślicie, to wasz, to twoje życie skończy się właśnie wtedy, kiedy się skończy. I wtedy zapłaczesz. Wtedy zapłaczesz. Przyjaciele, prawda jest taka, że każdy człowiek potrzebuje Jezusa, ale żeby tego Jezusa poznać, trzeba podjąć decyzję, że się tego chce. Przyjaciele, poznać Jezusa można w bardzo prosty sposób. Wystarczy uwierzyć w swoim sercu w to, co On zrobił. Wystarczy osobiście zwrócić się do Niego i powiedzieć Mu: Jezusie, ja wierzę w to, co Ty dla mnie zrobiłeś. Jezusie, ja przyjmuję to wszystko, co Ty zrobiłeś na krzyżu Golgoty. Ja wierzę w to, że zapłaciłeś potężną karę, karę śmierci, która się należała mi. Ja nazywam się Rafał Grodzki. Ja właśnie tak zrobiłem w 2014 roku, kiedy byłem skazany całkowicie przez wszystkich na porażkę, jak w więzieniu. Właśnie zawołałem do tego Jezusa. Zawołałem do Niego ze szczerego serca. Wiecie, czasem jest tak, że człowiek, kiedy jest w rozpaczy, potrzebuje pomocy i wsparcia i wtedy woła do Boga. I to też jest dobrze. Ale trochę gorzej czasem jest, kiedy człowiek myśli, że swoim dobrym życiem, swoimi dobrymi uczynkami zasłuży sobie na to, że wejdzie do nieba. Ale to jest nieprawda. Bo jedyny dobry uczynek, jaki został wykonany na tym świecie, to uczynek Jezusa Chrystusa. I ten uczynek zadecyduje o tym, i ten, czy Ty przyjąłeś to, ten Jezusa uczynek zadecyduje o tym, czy Ty będziesz żył wiecznie, czy Ty pójdziesz do piekła. To jest prosty rachunek. Słowo Boże mówi, że jest życie albo śmierć i od Ciebie zależy, co wybierzesz. Od Ciebie zależy, co wybierzesz. Od Ciebie zależy. Od Ciebie zależy, czy wybierzesz życie, czy śmierć. Jezus za darmo poszedł na krzyż i za darmo umarł. I teraz On wykonał coś potężnego dla Ciebie osobiście. Nie dla Ciebie przy okazji. Dla Ciebie osobiście. I teraz, kiedy umrzesz, zostaniesz rozliczony tylko i wyłącznie na podstawie tego, czy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
Na podstawie tego dokona się sąd nad każdym człowiekiem. Nie na podstawie tego, czy chodziłeś do kościoła i czy jadłeś Jezusika w chlebku. Nie! Bóg patrzy na serce. Na podstawie serca zostaniesz osądzony. Na podstawie serca. Ponieważ Bóg podniósł wszystko do pułapu serca. Możesz oszukiwać siebie, ale oszukujesz siebie świadomie, ponieważ kiedy odrzucasz Jezusa Chrystusa, to świadomie odrzucasz dzieło największe w dziejach ludzkości. Przyjaciele, my nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym, który głosi pełną Ewangelię. I właśnie teraz tą Ewangelię słyszycie. Nie jesteśmy ludźmi, którzy opowiadają jakieś teoretyczne kawałki. Jesteśmy ludźmi, którzy w praktyce poznali Jezusa. Jesteśmy ludźmi, którzy są zjednoczeni z Jezusem. I jesteśmy tutaj po to, aby wam głosić to zjednoczenie, które jest możliwe tu i teraz. Tu i teraz! Każdy może zjednoczyć się z Jezusem. Tu i teraz! Jeżeli chcesz oddać życie Jezusowi, to podejdź tutaj teraz. Pomodlimy się o ciebie. Poprowadzimy się w modlitwie. I narodzisz się na nowo. Ponieważ każdy musi narodzić się na nowo. To podstawa. Słowo Boże mówi, że jeśli nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do nieba. Nie wejdziesz do nieba. Ja w 2014 roku w więzieniu narodziłem się na nowo. Ponieważ uwierzyłem w to, że została za mnie zapłacona kara przez Jezusa. Przez Jezusa. Jezus to wziął na siebie. To Jezus wziął na siebie moją karę. I ja w to uwierzyłem. I na podstawie tego stałem się obywatelem nieba. Zostały mi darowane wszystkie winy. Wypełnił mnie Duch Święty. I narodziłem się na nowo. Znienawidziłem grzech. A byłem przecież przestępcą. Ale znienawidziłem grzech, bo narodziłem się na nowo. I ty też musisz narodzić się na nowo. Bo są dwie drogi, życie i śmierć. Nie ma nic pośrodku. Dzisiaj wracasz szczęśliwy do domu, ale jutro może być za późno. Wtedy już nie będziesz miał czasu na zastanawianie się, co będzie po śmierci. Bo ja ci dzisiaj mówię, co będzie. Przyjaciele, Jezus Chrystus wziął na siebie, na krzyżu, każdą chorobę. Możesz dzisiaj przyjść tutaj do nas i my położymy na ciebie nasze ręce i uzdrowimy cię, bo mieszka w nas Bóg, ten Bóg, który wziął wszystkie choroby na siebie po to, abyś ty dzisiaj był zdrowy. Potrzebujesz uzdrowienia? Przyjdź tu i teraz.